Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam na czytanie Tarota na najbliższy tydzień, na czas od 7 do 13 marca 2022 roku. Na początku będziemy patrzeć przesłanie anielskie na ten tydzień Stali życie z aniołami, a później na poszczególne znaki zodiaku będę używała talii Tarota mistycznych chwil. Okej, proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich osób, które będą oglądały to czytanie w swoim czasie. Zobaczmy, co ten tydzień, 7-13 marca 2022 roku, co na ten tydzień chcą nam powiedzieć aniołowi, jakie informacje, jakie wskazówki, jakie inspiracje, na co zwrócić uwagę. 7-13 marca 2022 roku. Jakie wskazówki? Możliwości. No proszę, kochani. Mamy trudny czas, a anioły mówią, słuchajcie, są możliwości. Brzmi to dosyć optymistycznie, muszę przyznać, i bardzo bym chciała, żeby tak było. I czytamy. Codziennie można zmienić swoje życie i doświadczyć kreacji własnego szczęścia. Anioły z radością będą nas wspierały w tym zadaniu. Każdego dnia otwierają się nowe możliwości. Możemy dokonać wyboru, rozpocząć nową drogę. Bóg i anioły proszą nas, abyśmy zobaczyli, że wszystkie drzwi wokół nas są otwarte. Pozwólmy naszemu sercu podjąć decyzję i zawsze podążajmy za głosem serca, kiedy pojawiają się nowe możliwości na naszej drodze. Odważnie zdobywajmy nowe doświadczenia, przecież dlatego przyszliśmy na Ziemię. Wszystko ma swoją przyczynę i cel. Afirmacje na ten tydzień dla nas. Wybieramy sercem najlepsze możliwości i pozwalamy, aby się realizowały. No, brzmi to naprawdę bardzo optymistycznie. Wygląda na to, że pojawią się w naszym życiu, w naszej przestrzeni właśnie nowe możliwości, z których trzeba będzie skorzystać, z których dobrze będzie skorzystać. I wybór będzie tutaj właśnie też z przestrzeni serca szedł, więc no, ja to odbieram jako naprawdę taką wskazówkę patrzenia optymistycznie na najbliższy tydzień, na te możliwości, które się mogą pokazać, na okazję i na to, że świat duchowy też nam pomaga, że czuwa nad nami. Więc ważne też, żeby, kochani, trzymać rękę na pulsie, patrzeć, co się dzieje. Mówię w tym sensie, mówię tutaj o że każdy patrzy na swoje życie. Nie mówię tutaj o śledzeniu, ciągle siedzeniu gdzieś w telewizorze i patrzeniu, pozwalaniu na to, żeby przejmować ten lęk i tak dalej, bo tego jest mnóstwo, prawda? Jeżeli ktoś chce być na bieżąco, to wystarczy raz dziennie gdzieś tam popatrzeć, żeby te informacje też przefiltrować przez siebie, przez swoje serce. A przede wszystkim też myślę, że ważną rzeczą jest, żeby dążyć do takiego spokoju, do wyciszenia, albo właśnie wejściu w takie intensywne działanie. Wtedy też właśnie można zobaczyć te możliwości, które no, wygląda na to, że właśnie na przyszły tydzień nam się pokażą. Okej, no bardzo dobrze to brzmi. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Zobaczymy, co pokaże się, kochani, dla nas wszystkich po kolei. Zaczynamy od rybek. Drogie rybki, drogie ryby, które mają urodziny w tym tygodniu. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochani. Niech to będzie dla was ten nowy rok życia. Niech będzie korzystny, niech będzie przeżyty w zdrowiu, w radości, w miłości, w otwartości, w poznawaniu, w eksploracji życia takiej, która daje rozwój. No i kochani, jak zwykle spełniajcie po prostu swoje marzenia. Okej, wszystkiego, wszystkiego dobrego. No ale zobaczmy, co to dzisiaj nam pokaże tarot dla ryb na czas od 7 do 13 marca
2022 roku. Energie i potencjały dla ryb. 7-13 marca 2022 roku. Dla naszych kochanych rybek słonecznych, ale też osób spod, które mają w znaku ryb ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus, też kochani, zajrzyjcie sobie na to czytanie. Ryby. 7-13 marca 2022 roku. 7 denarów. As mieczy. 5 denarów. Rada. Eremita. I rycerz mieczy z przełożenia. Kochani, tutaj sytuacja pokazuje się w taki sposób dla Was na ten tydzień, że będą jakieś sprawy do przemyślenia. Będziecie szukać jakiegoś sposobu, może właśnie jakieś możliwości, o których była mowa w czytaniu anielskim. Po to będzie to szukane, żeby wyjść z jakiegoś być może kryzysu w jakiejś sprawie. Tutaj niekoniecznie musi to być kryzys finansowy, to może być jakiś niedobór czegoś na przykład w różnych sferach życia, ale będzie tutaj szukanie sposobu i radą tutaj w tym wszystkim jest eremita. Może być tak, że albo będziecie potrzebować porady kogoś, kto jest fachowcem w jakiejś dziedzinie, bo karta eremity często pokazuje właśnie taką osobę, która ma doświadczenie, która jest autorytetem właśnie w jakiejś dziedzinie, ale też ta karta może, no, tak by to powiedzieć, skłaniać Was, inspirować do tego, żeby nie działać pochopnie, żeby wyciszyć się, żeby szukać spokoju, czasem nawet takiej alienacji. No tutaj wręcz bym powiedziała, jeżeli słuchają mnie panowie spod ryb, to niech idą na ryby, bo tutaj wręcz mamy osobę, która łowi ryby, prawda? Z przełożenia jest rycerz mieczy, więc ten rycerz tutaj może wskazywać, no chociażby na tę sytuację, która obecnie jest, no bo to jest taka energia rycerza mieczy i jest po prostu niespokojnie. Ale też jest to karta, która może wskazywać, że Wy w tym tygodniu możecie, po prostu szukając rozwiązania, być tacy troszeczkę niespokojni. Więc radą tutaj jest właśnie, żeby się wyciszyć, żeby znaleźć spokój. I wtedy przychodzi to rozwiązanie. Wtedy przychodzi główna, tutaj główna karta środkowa. Ona tutaj pokazuje, że znajdujecie sposób na rozwiązanie danego problemu. Tutaj ten kluczyk pasuje do dziurki w umyśle, czyli po prostu otwiera przestrzenie, otwiera te drzwi zrozumienia, gdzie pojawiają się właśnie te możliwości, o których mówiła karta anielska. Więc dla niektórych to może być jakaś sprawa, która już długo, długo się toczyła, i ten tydzień może być taki przełomowy, takie odnoszę wrażenie, że możecie mieć taką potrzebę, żeby to jakoś tak przyspieszyć, żeby był jakiś przełom. I mam nadzieję, że właśnie uda Wam się wpaść na jakiś taki pomysł, który ten temat rozwiąże. Jeżeli sami na to nie wpadniecie, to szukajcie, jeżeli nie będziecie czuć się władni, to szukajcie pomocy specjalisty, fachowca, doradcy jakiegoś, kogoś, kto uważacie, że byłby w stanie Wam pomóc. Oczywiście to może być ktoś z rodziny, starszy, bardziej doświadczony, ale eremita to też jest często, nie wiem, prawnik może być jakiś, czy lekarz, czy jakaś taka osoba, która, jakiś nauczyciel też czasami się pokazuje, po prostu ktoś, kto wie. Często jest to taka osoba, która w pewnym sensie może wydawać się taka odosobniona i może być do niej też się ciężko dostać. Więc jeżeli nie będziecie znajdować tego w swojej przestrzeni, szukajcie takiej pomocy, informacji gdzieś u kogoś, kto bardziej będzie Wam
kto ma po prostu większe doświadczenie w sprawie, o którą będzie chodziło. No i też oczywiście, tak jak mówiłam, rada taka dodatkowa, wycisz się, uspokój, nie szalej tak za bardzo, nie miotaj się, bo to tutaj nic nie pomoże, a możesz nie zauważyć jakiejś okazji, jakiejś możliwości i czegoś po prostu nie zrozumieć na odpowiedni moment. Więc te możliwości będą, tylko trzeba je złapać, trzeba je umiejętnie wychwycić. No i życzę, żeby tak się stało, drogie rybki. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech to będzie dla Was bardzo szczęśliwy tydzień. Baranki. Co dla naszych kochanych baranków? Jakie energie, jakie potencjały dla baranów słonecznych, dla osób, które w znaku barana mają ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus. Też, kochani, zapraszam, zajrzyjcie sobie na to czytanie. Baranki, 7-13 marca 2022 roku. Barany, 7-13 marca 2022 roku. Paź denarów. Rycerz kielichów i wisielec, rada, czwórka mieczy. Okej. I król buław z przełożenia. Kochani, no wy jesteście przed urodzinami, niedługo baranki będą wchodzić na słoneczny tron, więc w was ta energia gdzieś tam się już budzi. Wy już byście chcieli działać, chcielibyście robić i macie już tutaj, wygląda na to, że jakieś plany są, plany nowych początków, nowych możliwości, więc te nowe możliwości tutaj jak najbardziej się pokazują, pokazały w czytaniu anielskim, więc dla niektórych będzie to spełnienie jakieś. Potrzeba działania takiego, co daje spełnienie serca, prawda? Czyli robienie czegoś, co naprawdę chcemy robić. Może być taka sytuacja, że trzeba będzie jeszcze pewne sprawy przemyśleć. I tutaj ten wasz taki pochód, można powiedzieć, do przodu, rozpoczynanie tego działania, może być troszeczkę przeniesione w czasie. Myślę, mam takie wrażenie, że jakieś opóźnienia mogą być. I powiem tak, wykorzystajcie ten czas, żeby odpocząć, żeby przemyśleć sobie jeszcze wszystko na spokojnie, żeby też zastosować na przykład, bo w karcie czwórki mieczy, czwórka mieczy jako rada też będzie mówiła o tym, żeby na przykład przyjrzeć się swojemu zdrowiu, może zastosować jakieś suplementy czy coś, popić jakieś ziółeczka sobie, przede wszystkim odpocząć, wyspać się dobrze, bo to jest takie ograniczenie aktywności. Być może w ostatnim tygodniu było więcej tej aktywności, a i tak tutaj tak jakby życie wywrze taką presję na was, żeby troszeczkę się zatrzymać. Więc dobrze jest ten czas wykorzystać na podładowanie baterii, właśnie na spojrzenie trochę z innej strony na życie, po to może też, żeby swoje pragnienia zweryfikować, żeby ten nowy początek, który i tak idzie, prawda, do was, żeby jak najlepiej go wykorzystać, żeby te nowe możliwości, które pokazują też anioły dla was, żeby przyniosły wam później jak najlepsze owoce. Czyli te rzeczy, które tutaj będą zasiewane, żeby przyniosły jak najwięcej korzyści dla was. Więc to nie jest tydzień do szarżowania, to jest tydzień do tego, żeby się przyjrzeć, czego potrzebujemy, rozejrzeć się dookoła, pomyśleć, jak sprawy załatwić. Prawdopodobnie w następnym tygodniu ten pochód po wasze szczęście ruszy do przodu. Także też bym powiedziała, kochani, nie przeciążajcie się w tym tygodniu. Tutaj odpoczynek. Odpoczynek. Pozdrawiam serdecznie, drogie baranki. Niech to będzie dla was bardzo dobry tydzień. Byczki. Co dla naszych kochanych byków?
jakie energie, jakie potencjały dla byków słonecznych, księżycowych, marsowych, wenusowych, ascendentalnych na czas od 7 do 13 marca 2022 roku. Byki, 7-13 marca 2022 roku. Byki, 7-13 marca 2022 roku. As mieczy, czwórka buław i dwójka denarów, rada, karta śmierci. I z przełożenia piątka mieczy. Okej, no dobrze. Byki mogą dosyć intensywnie odczuwać tą sytuację, która się dzieje. Niestety dla nas wszystkich ma macie z przełożenia piątkę mieczy i ósemkę mieczy pod spodem, więc gdzieś to myślę, że to może być taki tydzień, w którym znajdziecie sposób, żeby przestało to na was tak intensywnie wpływać, bo to może bycie, znaczy poczucie takie bardzo mocne, identyfikowanie się z tą energią piątki mieczy, czyli energią zagrożenia, konfliktu i tak dalej, dosyć intensywnie może źle wpływać na was, na wasze życie, na wasze, waszych najbliższych. No wiadomo, no wpływa na nas wszystkich, ale tutaj chodzi o to, żeby odnaleźć tę równowagę, żeby zakończyć jakiś sposób widzenia, sposób jakiejś takiej narracji codziennej. I tutaj ta zmiana będzie potrzebna. Radą jest tutaj karta śmierci, czyli po prostu zakończenie do tej pory trwającej właśnie tej, czy tej narracji wewnętrznej, czy w rozmowach z innymi i tak dalej. To tak mówię już w nawiązaniu do sytuacji, którą mamy obecnie, a biorąc pod uwagę też jakieś codzienne rzeczy, więc jeśli masz jakieś konflikty z kimś, jakąś sytuację taką podbramkową, czy to zawodowo, czy w partnerstwie, w związku, prawda, to to jest moment, ten tydzień będzie momentem, żeby to zakończyć. Tutaj musi zostać osiągnięta równowaga. Musicie znaleźć sposób i znajdziecie taki sposób. Pojawią się możliwości. Tutaj karta anielska to, na to wskazuje, że pojawią się możliwości, dzięki którym tu ten pokój tak jakby zostanie osiągnięty. Czwórka buław daje takie bezpieczeństwo, daje takie dogadanie się i też świętowanie szczęścia, świętowanie wszelkiego dobrobytu takiego codziennego, wynikającego z bycia z ludźmi i tak dalej. Też takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, czucie się jak w domu. Czyli sytuacja się ustabilizuje, ale trzeba będzie coś, jakiś konflikt zakończyć i złapać na nowo równowagę. I tę równowagę złapiecie, kochani. Znajdziecie sposób na to. Ta zmiana musi nastąpić. Tutaj coś może być taki moment, że coś na chwilę będzie eskalować, a później będzie takie właśnie odpuszczenie tego wszystkiego i znalezienie drogi do takiego właśnie pojednania i zrównoważenia tego wszystkiego. Także tydzień może być bardzo dobry. To się może przejawiać oczywiście dla niektórych z was, może w pracy, dla innych właśnie czy w domu. Czy ogólnie energie też takie tutaj też się pokazują, więc zwróćcie uwagę na to wszystko, co łączy, a nie na to, co dzieli, bo to, co dzieli, musi odejść. Tutaj musi być, ewidentnie jest tutaj połączenie, ewidentnie. Tutaj musi być złapana taka elastyczność w takim budowaniu się energii w waszym życiu. I dlatego warto będzie skorzystać z tych nowych możliwości, które się pokażą. Patrzcie na znaki, patrzcie, bo życie będzie wam pokazywało te możliwości. Nie odrzucajcie ich. Bierzcie je za dobrą monetę. Tutaj taki właśnie bystry umysł, świadomość, czystość umysłu. To jest też w ogóle tydzień dla byków dobry, żeby być w trzeźwości, w świadomości. Więc też na to zwróćcie uwagę. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wspaniałego tygodnia, drogie byczki, i do następnego razu. Bliźnięta.
co dla naszych kochanych bliźniąt, bliźnięta słoneczne, osoby, które w znaku bliźniąt mają ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus, też zapraszam na to czytanie. Bliźnięta, 7-13 marca 2022 roku. Bliźnięta. Bliźnięta, 7-13 marca 2022 roku. Co dla bliźniąt? Król mieczy, wasz król. Rycerz kielichów. I trójka kielichów. Rada. Trójka mieczy. Ok. I król buław. Ok. Z przełożenia. Kochani, tu widać, że na jakąś sytuację w waszym życiu trzeba będzie popatrzeć no tak bardzo rzeczowo, z wyższej perspektywy. Tutaj jest wasz król. Przepiękny jest w tej talii. Ma to jaskółcze oko, któremu pozwala całą sytuację zobaczyć szerzej, wyraźniej i tak dalej. Być może też sprawy związane, dla niektórych sprawy sercowe, bo mamy rycerza kielichów i tutaj sprawy waszych pragnień, waszego serca, może sprawy dotyczące związków mogą się pokazywać, ale też widać, że będziecie w dobrej kondycji w ogóle, w takim, wasz nastrój się polepszy, będzie jakieś działanie, wejdziecie, ja myślę, że też wejdziecie po prostu w jakieś konkretne działanie. Trójka kielichów mówi też o tym, że będzie co świętować, że będziecie mieć okazję być może do świętowania, może czyjeś imieniny, czy urodziny. Może jakąś rybkę znacie, która będzie miała w tym tygodniu urodziny, więc tutaj jakieś uroczystości mogą się pokazywać przy trójce kielichów, a dla ryb, które w tym czasie nie mają żadnych imprez, że tak powiem, to może wskazywać na dobrą współpracę po prostu z ludźmi, też na bardzo miłe kontakty, telefony, też w trójce kielichów bardzo często mi się pojawiają takie telefony do koleżanek, przyjaciółek, takie psiapsiółkowe rozmowy i tak dalej. Oczywiście u panów tak samo odezwanie się, ale tu tydzień może być taki intensywny, dynamiczny. Jaka tutaj jest rada? Mamy trójkę mieczy jako radę. Ja bym powiedziała tak, jeżeli macie jakieś sprawy niewyjaśnione, jakąś zadrę do kogoś, to jeżeli pojawi się okazja, możliwość, bo mamy też tydzień możliwości, prawda? To warto jest pewne rzeczy sobie po prostu powyjaśniać, żeby lub jeżeli z tą osobą nie ma kontaktu, to po prostu je samemu przepracować, przemyśleć sobie, wybaczyć, po to, żeby z tego serca te zadry powyciągać. Myślę, że wasze serce w tym tygodniu będzie otwarte na te nowe możliwości i widząc szerzej, patrząc szerzej tutaj, myślę, że będziecie po prostu chcieli zrobić porządek z pewnymi rzeczami. Więc też tutaj to jest ważna rzecz, żeby jeżeli coś macie do wybaczenia komuś lub sobie, to będzie też dobry moment, bo łatwiej wam to w tym tygodniu po prostu pójdzie, łatwiej wam się to uda. Ok, także drogie bliźnięta, no ja wam życzę dobrego tygodnia. Jeżeli będziecie się bawić, to po prostu bawcie się dobrze. Czemu nie? Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Raczki kochane. Co dla naszych kochanych raczków? 7-13 marca 2022 roku. Co dla naszych kochanych raczków na ten czas? Nasze wspaniałe raki słoneczne, ale też osoby, które w znaku raka mają księżyc czy ascendent, Marsa lub Wenus, też sobie, kochani, możecie obejrzeć to czytanie. Dodatkowe wskazówki popatrzeć.
Okej. Raczki. 7-13 marca 2022 roku dla raków. Świat. 7 denarów i as denarów. Rada. Sprawiedliwość. Okej, z przełożenia karta kochanków. Uroczo. Kochani, dobry tydzień przed Wami. Może być taka sytuacja, że będziecie wchodzić w jakąś nową rzecz, bo pierwszą kartę mamy kartę świata. Coś się domknęło. Może macie po prostu też na koncie, możecie odczuć to jako jakieś sukcesy albo taką świadomość, że dokładnie wiecie, macie wszystko zebrane do kupy, już wiecie co zrobić, jak wejść w nową energię, czyli na przykład niektórzy w nowy związek, niektórzy w nową sytuację, w nowy etap związku. Mówię tutaj o związkach, bo mamy kartę kochanków, no i dziesiątkę kielichów pod spodem, więc dla niektórych raczków to może być nowy etap w związku. Może to być na przykład przeprowadzka jakaś też, bo as denarów czasami też pokazuje mi, że ludzie na przykład postanawiają ze sobą wspólnie zamieszkać, więc też to pod tym kątem może być. Ale to też oczywiście mogą być sprawy zawodowe dla niektórych, nowe początki w jakiejś pracy lub nowe zasady w starej. To też mogą być wszelkie inne możliwości, nowe możliwości też, o których mówiła karta anielska, takie, które będą wymagały dokonywania wyborów, skłonności i szerszej perspektywy widzenia tego wszystkiego. Myślę, że może tak być, że jakieś sprawy dla Was w tym tygodniu po jakimś takim głębszym przemyśleniu. No i być może siódemka denarów też mówi o tym, że będziecie po prostu podchodzić z troską, żeby wszystko udało się jak najlepiej. Czyli też trzeba będzie zaopiekować się jakąś sprawą, jakąś sytuacją po to, żeby wystartować jak najlepiej, żeby poczuć się jak najlepiej. To może być dopiero taki właśnie pierwszy etap, ale myślę, że niektórzy z Was tutaj naprawdę mogą mieć jakieś takie bardzo początkowe rzeczy łącznie. Nie wiem, dlaczego tego asa denarów też tutaj widzę jako możliwość jakiegoś kupna ziemi albo sprzedaży ziemi. No to oczywiście dla niektórych tylko raczków, prawda, mi się pokazało, ale jest to zawsze karta nowego początku. To też jest karta darów losu, że człowiek starał się bardzo, stanął na wysokości zadania, troszczył, a teraz ma i dostaje nagrodę, dostaje szansę, dostaje możliwość, więc bardzo dobrze to wygląda. Karta sprawiedliwości jako karta rada mówi o tym, żeby pilnować w tym wszystkim, co się będzie działo, litery prawa, robić wszystko tak jak trzeba, według czy jakichś umów, czy coś tam. Tutaj te sprawy muszą być przypilnowane, sprawy prawne, ale też wy w tym wszystkim, co będzie się działo, jeśli to nie będą sprawy jakieś urzędowo-prawne i tak dalej, jeśli to będą jakieś inne rzeczy, też musicie być uczciwi i działać tak jak trzeba i też pilnować, żeby jeżeli będą w tym wszystkim jakieś inne osoby, to żeby też wszystko odbywało się tak jak trzeba. To jest też tutaj ważna rzecz. No i przede wszystkim, kochani, karta sprawiedliwości też mówi o tym, żeby człowiek sobie pozwalał być uhonorowanym, odpowiednio potraktowanym i żeby też żądał, by inni go tak traktowali, prawda? Żeby zwracał na to uwagę, żeby dawał sobie, tak jakby oddawał sobie właśnie tę sprawiedliwość. To jest też tutaj bardzo ważne. No i oczywiście równowaga. Tutaj mamy, prawda, energię równowagi, żeby trzymać odpowiedni poziom życia w równowadze, nie pozwalać, żeby życie Wami chybotało, nawet jeśli będzie przychodziło właśnie coś nowego, coś
dobrego, jak będą się pojawiały te nowe możliwości. W każdym bądź razie, kochani, ja Wam tego życzę. Niech idą do Was te dary losu, które będą Was uszczęśliwiać. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wspaniałego tygodnia. Lwy, co dla naszych kochanych lwów? Lewki słoneczne, ale też lwy, osoby, które mają w znaku lwa ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus, też kochani sobie obejrzyjcie to czytanie. Warto popatrzeć szerzej na energię danego tygodnia, nie tylko z perspektywy czytania ze znaku słonecznego. Lwy. Lwy. 7-13 marca 2022 roku. Co dla naszych kochanych lwów? Czwórka denarów, dwójka denarów i szóstka kielichów. Rada. Król denarów i z przełożenia as mieczy. As mieczy dzisiaj często dosyć się pokazuje. Kochani, przede wszystkim te nowe możliwości, o których mówiła karta anielska, tutaj też się pokazują. Te nowe możliwości też się tutaj pokazują jako pomysły różnego rodzaju. Możecie mieć jakieś pomysły lub pracować nad jakimiś pomysłami. Myślę, że dla niektórzy w zaciszu swojego domu, a niektórzy po prostu w swoich pracach. Lub jeśli by nie chodziło o sprawy zawodowe, to też może to być, te nowe możliwości, te pomysły mogą być związane z jakąś nową aktywnością, ale taką aktywnością, która będzie przyczyniała się do Waszego szczęścia, dobrobytu, poczucia bezpieczeństwa i tak dalej. Może niektórzy z Was odezwą się do osób z przeszłości, bo mamy szóstkę kielichów. Często szóstka kielichów wskazuje na takie powroty z przeszłości różnych osób w nasze życie. Może to być też po prostu takie trochę melancholijne podejście i myślenie o tym, jak to kiedyś było. No, czasem mamy takie, że tego typu myślenie może się pojawiać jak najbardziej. Ale chciałabym Was, kochani, zachęcać do tego, żeby ten czas wykorzystać jak najbardziej dla siebie. Radą tutaj jest Król Denarów, czyli żeby Król Denarów radzi, żeby trzymać rękę na pulsie, ale też mieć poczucie własnej wartości w tym wszystkim, co robimy. Też zwrócić uwagę na sferę finansową, sferę w ogóle materialną, ale też na zdrowie, bo denary to też jest nasze zdrowie, czyli mieć to tak jakby pod kontrolą. I mieć świadomość też, Król Denarów też ma świadomość, że jemu niczego nie brakuje. Więc też bym powiedziała tak, jeśli chodzi o materię, tydzień z tak zwanym krótkim ołóweczkiem, czyli mniej wydawać, skupić się na gromadzeniu, skupić się na tym, co jest najważniejsze, po to, by utrzymywać równowagę. Myślę, że ta równowaga też tutaj jest bardzo istotna, bo ona z jednej strony może też wskazywać, że warto utrzymywać jakąś współpracę z kimś dla równowagi, dogadać się z kimś też, żeby jak najlepiej dla Was było. Może właśnie jakaś współpraca z kimś z przeszłości taką równowagę u Was też przywrócić. Więc tydzień zapowiada się ciekawie, ale też z tego co widzę dosyć stabilnie dla Was, drogi lwy. Zwłaszcza jeśli wykorzystacie jeśli wykorzystacie czas na to, żeby pracować nad jakimś nowym początkiem, nową przyszłością, czy dla Waszych firm, czy dla Waszych rodzin, domów i tak dalej, jakieś nowe możliwości się będą pojawiały. Warto wziąć pod uwagę, warto spojrzeć na to, zwrócić, jak pewne rzeczy można zaadaptować po prostu do swojego życia. I też bym powiedziała, zapisujcie pomysły, które w tym tygodniu będą Wam przychodziły, bo warto będzie je wykorzystać w przyszłości. Tu ciekawy tydzień się zapowiada.
Pozdrawiam serdecznie, drogie lwy, niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Panny, co dla naszych kochanych panien? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 7 do 13 marca 2022 roku? Panny, nasze wspaniałe panny słoneczne, ale też osoby, które w znaku panny mają ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus, też kochani zapraszam na to czytanie. Warto sobie popatrzeć, poszerzyć energię, świadomość tych energii, które w tym tygodniu mogą się pojawić. Ok. 7-13 marca 2022 roku. Panny. Paść kielichów. Siła. 9 buław. Rada. 6 kielichów. Ok. I z przełożenia 7 buław. Kochani, przed Wami dobry tydzień. Myślę, że przede wszystkim sił Wam nie zabraknie. Jeśli macie wytyczone jakieś cele, jakieś działania, nie dajcie się zbić z tropu, nie dajcie się odsunąć. I myślę, ja bym powiedziała tak, po prostu nie ustępujcie. Ja wiem, co się dzieje. Wszyscy wiemy, co się dzieje. Ale tutaj trzeba, karty pokazują, panny, róbcie swoje. Po prostu róbcie swoje. I ta energia możliwości, którą przyniosły nam anioły, ona tutaj u Was jak najbardziej się sprawdza, bo też paść kielichów przychodzi z nowymi możliwościami. On tutaj, ta rybka wyskakująca z kubeczka, z filiżanki, prawda, mówi, mam coś dla Ciebie, będzie coś ciekawego, coś w tym tygodniu nowego się pokaże, coś, co da Wam siłę do działania, jakieś nowe możliwości i myślę, że zrobicie wszystko, co trzeba, no bo tak naprawdę 9 buław jest, no, można powiedzieć, odpowiednikiem karty siły w małych arkanach. I tu, pomimo trudności różnych, trzeba będzie po prostu stanąć na wysokości zadania, zrobić swoje i Wy to zrobicie. Sił Wam tutaj nie zabraknie, prawda? I myślę, że też ten tydzień może Wam samym pokazać, tak jak wiecie, jak to się patrzy człowiek wieczorem w lustro i myśli sobie, czy to był dobry dzień. Ja myślę, że pokażę Wam po prostu jacy jesteście, jakie jesteście, drogie panny. A myślę, że będziecie po prostu niezłomne. To jest taki, powiem tak, w tym tygodniu panna to będzie solidna firma, tak zwana. Bardzo dobry czas dla Was, drogie panny. Radą jest 6 kielichów, a 6 kielichów mówi tak, nie zapominaj o tych, którzy Ci pomogli, nie zapominaj o tym, co było, bierz to pod uwagę, może jakieś powinności są, może jacyś przyjaciele będą potrzebować pomocy albo rozmowy, może Ty będziesz potrzebować, droga panno, też, żeby z kimś bliskim porozmawiać, więc pamiętaj o telefonach, prawda, o kontaktach. 6 kielichów mówi też, zadzwoń do kogoś, z kim na przykład dawno nie rozmawiałaś, nie rozmawiałeś. Przypomnij sobie, może, żeby wesprzeć swoich bliskich, upiecz ciasto, którego dawno nie piekłaś, żeby się dobrze poczuli. Drogie panny, tydzień bardzo dobry. Trzymajcie się, niech to będzie dla Was naprawdę udany i taki silny tydzień. Pamiętajcie o tych możliwościach, które się pojawią. Trzeba je będzie wykorzystać, koniecznie. Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dobrego tygodnia. Wagi. Co dla naszych wspaniałych wag? Siódmy-13 marca 2022 roku. Jakie energie, jakie potencjały dla wag słonecznych, księżycowych, marsowych, ascendentalnych.
7-13 marca 2022 roku. Wagi. 7-13 marca 2022 roku. Paść denarów. Mag. I cesarzowa rada. Piątka denarów. I król denarów z przełożenia. Ależ macie piękne karty. Powiem tak, kochani. Dla was ten tydzień możliwości, bo mamy kartę anielską możliwości. Wróćcie sobie, jeśli nie zaglądaliście do czytania anielskiego. Ten tydzień będzie dla was, będzie wam dawał te nowe możliwości. Jest paść denarów, który jest początkiem, który jest kartą właśnie tych nowych możliwości. Coś tutaj u was się będzie zaczynało, może jakiś nowy pomysł, nowy projekt, może ktoś wam coś podpowie, jakąś nową możliwość, nową sytuację, nowe okazje do działania. Sprawy materialne też tutaj mogą być istotne, ale kochani, macie cesarzową. Cesarzowa, no ona po prostu przychodzi z energią dobrobytu i z energią kreatywności, więc jakieś nowe rzeczy, czy nowe rzeczy zawodowe, czy nowe rzeczy finansowe, czy jakieś nowe kontakty, one mogą być dla was bardzo korzystne w tym tygodniu. Mogą być początkiem czegoś, co w przyszłości przyniesie wam po prostu sukces, co da wam też poczucie bezpieczeństwa, bo mamy króla denarów z przełożenia, więc myślę, że będziecie w tym tygodniu mieć okazję stworzenia swoich takich perspektyw, które pozwolą wam się tak osadzić i czuć pewnie. Oczywiście karta cesarzowej też może oznaczać dla niektórych wag jakąś konkretną osobę, że ona może być w tym tygodniu ważna. Ale też patrzmy, mamy maga i cesarzową, dwie karty wielkich arkan, więc może to wynikać z jakiejś współpracy, ten wasz sukces, te możliwości. Co macie, jaką macie radę? Pięć denarów. No przestańcie po prostu patrzeć, szukać dziury w całym. Czy to w relacji, bo też to może być jakaś relacja jak najbardziej. Doszukiwać się jakichś problemów i tak dalej. Lub jeśli pojawi się jakaś okazja, jakaś możliwość, to tutaj ja bym powiedziała tak, patrzcie jakie są możliwości, a nie głównie patrzcie na wady. Bo w piątce w energii, w piątki denarów, to człowiek szuka właśnie wad, szuka problemów i nie widzi prawdziwego potencjału w danej sytuacji. A tu ten potencjał może być naprawdę duży. Te możliwości mogą być naprawdę duże. Z drugiej strony też ta karta piątki denarów może mówić tak, mamy trudną sytuację, dzieje się to, co się dzieje, każdy widzi, prawda? Więc ja w tym czasie nie powinnam nic tutaj robić, raczej siedzieć cicho i tak dalej, a tutaj okazja jakaś idzie, jakaś możliwość, jakaś szansa. Kochani, wykorzystajcie to, patrzcie na potencjał, nie patrzcie na to, że cały świat mówi nie, na przykład. A tutaj coś się szykuje, coś dobrego, jakaś okazja, jakaś możliwość. Czy to w relacjach, czy w pracy, czy zawodowo, czy jakakolwiek inna. Może ten czas przychodzi do nas też po to, żeby zobaczyć, jakie mamy te możliwości prawdziwe. No. Coś nam życie tutaj chce pokazać przez całą tą sytuację. Po coś ona się wykrystalizowała. Więc patrzcie na te prawdziwe możliwości. Nie skupiajcie się na braku, skupiajcie się na tym, co jest wam dane tak naprawdę. I to trzeba wykorzystywać. Z tego trzeba wykuwać złoto. Pozdrawiam serdecznie. Drogie wagi, niech się dzieje u was samo dobre. Wspaniałego tygodnia. Skorpionki. Co dla naszych wspaniałych skorpionów? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 7 do 13 marca 2022 roku. Co się pokaże tutaj dla naszych wspaniałych skorpionów? Energie i potencjały. Skorpiony. Skorpiony słoneczne. Osoby, które
w znaku Skorpiona mają ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus, też zapraszam na to czytanie. Skorpiony, 7-13 marca 2022 roku. Co dla Was? Rycerz kielichów, Wasz rycerz, karta maga i rycerz mieczy, rada, król mieczy, z przełożenia paź kielichów. No i kochani, z przełożenia macie energię pazia kielichów, a paź kielichów przychodzi z tymi nowymi możliwościami, a nowe możliwości przyszły do nas w czytaniu anielskim. Wróćcie sobie do czytania anielskiego na początku filmu. Paź kielichów mówi, mam coś dla Ciebie. Mam coś dla Ciebie, drogi Skorpionie. Zastanów się, przyjrzyj się, zobacz, czy Ci się podoba, czy to jest coś interesującego. To są jakieś nowe możliwości, nowe początki w jakiejś sprawie, jakieś okazje do wykorzystania, może jakieś dobre wieści, prawda? Bo też paź kielichów przynosi wiadomości, informacje, nowe okoliczności, nowe możliwości. Idzie coś dobrego dla Was, drogie Skorpiony. Może tak być, że sprawy Waszego serca też tutaj będą wchodzić w jakieś nowe etapy, nowe możliwości. Oczywiście to mogą tutaj dla jednych Skorpionów może chodzić o związki, dla innych o to, co lubią robić, co kochają robić, ich pasje, marzenia, plany i tak dalej. Tu to wszystko może ten tydzień, w tym tygodniu dobrze będzie wykorzystać to praktycznie w działaniu. Zacząć tworzyć konkretnie. Czy na przykład jeśli chodziłoby o związki, no to budować związek, tworzyć związek. Może dla niektórych tworzyć wspólne miejsce do życia też jak najbardziej. Jeśli by chodziło o sprawy zawodowe, czyli tutaj bym powiedziała robienie tego, co naprawdę chcecie robić, tworzenie, wejście w bycie twórcą. Bardzo dobry na to czas. Rycerz mieczy też mówi, że ten tydzień może dla Was być ruchliwy, może trzeba będzie gdzieś pojechać, coś załatwić. Też niektóre osoby mogą, niektóre Skorpiony mogą być takie trochę w tym tygodniu po prostu ruchliwe, mogą mieć taką potrzebę działania, jeżdżenia, nie wiem, nawet i gdzieś wyjść, pochodzić, czy pobiegać, czy z psem gdzieś, na przykład jeśli macie, jeśli nie, to gdzieś na rowerze, czy z samochodem. Konkretnie może Was trochę nosić, taki tydzień może być. Ale radą dla Was tutaj w tym wszystkim jest król mieczy. A król mieczy mówi, żeby mieć sprawy pod kontrolą, żeby patrzeć z szerokiej perspektywy i żeby patrzeć, jak te nowe możliwości ulokować, prawda, w swoim życiu. Jak wykorzystać swoją energię, jak działać, żeby wszystko poszło dla Twojego najwyższego dobra, prawda? Żeby to Twoje serce było szczęśliwe, żeby to, czego pragnie, żeby się po prostu zrealizowało. Więc tutaj myślę, ważną rzeczą jest, żeby też popatrzeć, jak to wszystko logistycznie załatwić. I myślę, też bym tutaj radziła, żeby naprawdę wszystko dobrze przemyśleć. Bo rycerz mieczy może Was trochę pchać, żeby tak na chybcika coś załatwić, bo on jest taki zero-jedynkowy, on lubi na już. Ale król już jest w tym wszystkim mądrzejszy, on jest wyżej nad rycerzem i on będzie takim większym strategiem, więc tu myślę, Wy też, jeżeli pojawią się jakieś możliwości, to nim zaczniecie wprowadzać to w życie, przemyślcie sobie to wszystko, żeby potem już to działanie, ta twórczość i tak dalej, żeby to już była czysta przyjemność. I tego Wam życzę, żeby właśnie ta realizacja tego już była taką czystą przyjemnością dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie Skorpiony. Niech to będzie dla Was bardzo dobry tydzień. Strzelce. Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie, jakie potencjały dla Was na czas od 7 do 13 marca 2022 roku?
Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie, jakie potencjały dla strzelców? Siódmy, trzynasty marca 2022 roku dla strzelców. Królowa denarów, królowa mieczy, sąd ostateczny, rada, 10 mieczy z przełożenia kapłanka. Kochani, przede wszystkim widać tutaj, pokazuje się taka sytuacja, że pewne rzeczy, które nie do końca są takie jasne dla nas, no być może też związane z sytuacją, którą mamy obecnie, i czasami tak jest, że w momencie, gdy nie do końca wiemy, co się dzieje i tak dalej, to może się po prostu pojawiać pewien rodzaj takiej niepewności. Więc w tym momencie musimy zajrzeć bardziej do wnętrza, słuchać tego, co mówi nam nasza intuicja, prawda? Więc to jest taki tydzień, gdzie trzeba wsłuchać się w siebie. I tam, w tym wsłuchaniu w siebie, odnaleźć spokój, ciszę i prawdę. To jest tutaj, myślę, taka bardzo ważna rzecz, zwłaszcza, że radą w tym tygodniu jest pozbycie się tych wszystkich szpilek, które nam są wbijane do głowy. Ja tutaj mówię, że często robimy, znaczy popowiem to w ten sposób, że często robimy to sami sobie, w kółko gdzieś tam słuchając różnych wiadomości i tak dalej. Pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu tak naprawdę, one później zostają w nas. I to nas dziobie, to nas, no, niektórych wykańcza wręcz, bym powiedziała. Więc dobrze by było, żeby nie pozwolić sobie na to. I też jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy w tym tygodniu, które będą się pojawiały, które będą już takie trudne do utrzymania, 10 mieczy zawsze mówi odpuść, zostaw to, wyrzuć to ze swojego życia, zakończ. Więc to jest ta rada, że te rzeczy, które nie będą potrzebne, które nie będą rezonować, to trzeba zostawiać ze sobą. A tydzień pokazuje się bardzo ciekawie. Mamy tutaj dwie królowe, dwie energie żeńskie. Królową denarów, która jest małą cesarzową, która potrafi wspaniale korzystać z życia i też dbać o zdrowie i tak dalej, o swój wizerunek, o to, żeby było dobrze, zadbać o rodzinę, ale mamy też królową mieczy, która trochę tutaj jest taką właśnie dziennikarką w tym wszystkim, więc myślę, że to może być takie pogodzenie tych energii w sobie. Karta sądu ostatecznego mówi o takim uzdrowieniu, o energii uzdrowienia, więc jeśli byłby jakiś dla niektórych osób spod znaku strzelca, byłby jakiś konflikt między dwiema osobami, to też tutaj pokazuje się rozwiązanie tego konfliktu jak najbardziej. Ale myślę, że głównie tu karta sądu ostatecznego mówi o takim momencie uświadomienia sobie pewnych rzeczy, wejścia na tak zwany wyższy poziom, czyli zobaczenie wszystkiego z takiej szerszej perspektywy. I w takich momentach myślę, że my czujemy się lepiej. I myślę, że tak u Was też będzie, bo energia sądu ostatecznego przynosi nam uzdrowienie, przynosi nam polepszenie sytuacji, przynosi nam taki świeży podmuch takiego życiodajnego, takiej życiodajnej energii. Więc cokolwiek by się nie działo, czy będzie chodziło o jakieś relacje, czy o sytuacje zawodowe, bo też czasem tak to się pokazuje, to tutaj też widać takie szczęśliwe rozwiązanie. Ważne jest też przy tym wszystkim, co wy będziecie myśleć. Tu trzeba myśleć pozytywnie, jak najbardziej. Ja bym powiedziała tak, jeśli tutaj masz coś wypatrywać i spodziewać się, to spodziewaj się czegoś dobrego. To jest tutaj podstawa. Wtedy będziesz przyciągać to do swojego życia.
a spodziewając się czegoś złego, będziesz sobie po prostu szkodzić. Więc odstaw to wszystko, co odrzuć od siebie, odpuść to, co ci szkodzi, co nie pozwala ci być spokojnym, co nie pozwala ci swobodnie patrzeć do swojego wnętrza. Wtedy może to być bardzo dobry tydzień. I też dla osób, które oczekują dobrych rozwiązań, rokowań i tak dalej, też jest to bardzo dobra wróżba. Karta sądu zawsze mówi o tym, że przychodzi ten moment wytchnienia, uzdrowienia i dobre wiadomości. Więc tego Wam też, drogie strzelce, życzę. Pozdrawiam serdecznie, niech to będzie dla Was bardzo dobry tydzień. Koziorożce, co dla naszych wspaniałych koziorożców? Jakie energie, jakie potencjały dla Was na czas od 7 do 13 marca 2022 roku? Co dla Was? Koziorożce słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Jakie energie, jakie potencjały dla Was? Koziorożce, 7-13 marca 2022 roku. Co dla naszych kochanych koziorożców? Karta diabła, Wasza karta. Czwórka denarów i wieża. Jaka rada dla Was? 7 kielichów. I z przełożenia as mieczy. No u Was też się pokazują tutaj te nowe możliwości. As mieczy przychodzi właśnie z taką nową, z takim nowym pomysłem, nową ideą, z czymś, co daje często nowy początek i czasami może też odcinać różne sytuacje, ale tutaj w taki korzystny sposób jak najbardziej. Anioły też mówią, że to jest tydzień możliwości. Ważne jest, żeby to wyłapać i nie bać się po prostu działać, więc też tu radą na ten tydzień jest 7 kielichów. No, przy asie mieczy bardzo ciekawa rada, bo to jest takie sięganie po gwiazdkę z nieba, takie spełnianie marzenia. To jest takie powiedzenie, o, to chcę. Tutaj, to jest tutaj dobry pomysł, żeby to realizować. Ale żeby to realizować, żeby ten pomysł wykorzystać, żeby te nowe możliwości u Was mogły zaistnieć i żeby to zadziałało, no to kochani, nie możecie się bać, prawda? Bo tutaj karty pokazują się, mamy kartę wieży, więc jest tutaj próba utrzymania starego porządku. Tak jak widać na tej karcie, jest to fajnie w tej talii pokazane, że ona tutaj próbuje to utrzymać, a to się i tak wali, więc powiem tak, szukajcie raczej możliwości w tym, co nowe, nie w tym, co stare. Stare struktury, stare sytuacje, też bym powiedziała stare znajomości, u Was tutaj to może nie zadziałać. Tutaj trzeba szukać tego, co nowe, świeże. I najlepiej się poczujecie w momencie, gdy sami na początku trochę się zabezpieczycie, bo mamy czwórkę denarów. Czwórka denarów jest zadbaniem o siebie, o swoje zdrowie, o swoje możliwości. Mówię tutaj w sensie takim, że trzeba stworzyć taki pakiet dla siebie, tak jakby zadbania, tak jak ona tutaj ten swój dom otoczyła opieką. Więc często się mówi o tej karcie, że to jest karta skąpca. Ale ja bym bardziej tę kartę tutaj u Was nazwała taką kartą nie wiem, zadbania o siebie i o swoje dobra. I myślę, że to też jest związane z tym, żeby nie narażać się na to, co gdzieś powoduje lęki. Może odsunąć się troszeczkę. Ja wiem, że wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, prawda? Ale od tych takich panicznych informacji. Czasami tak jest, że ludzie przeskakują z kanału na kanał, patrzą, co się dzieje w internecie, szukają tu i tam na różnych portalach
No i po prostu później są zdruzgotani. A tu trzeba zadbać o to, żeby czuć się bezpiecznie, żeby szukać tych nowych możliwości, prawda? Żeby znaleźć sposób, żeby iść dalej, odciąć się. A smieczy tak jakby trochę nawołuje was też do tego, żeby odciąć się od tego, co destruktywne. Tak to tutaj widzę. Zadbaj o to, żeby, bo to jest w tym czytaniu zawsze wśród tych trzech kart środkowa dla mnie jest zawsze najważniejsza. Ona pokazuje ten, to jest tak, no nie wiem, to można powiedzieć, jest taka główna karta tego czytania. I ona tutaj mówi, zadbaj o siebie, drogi koziorożcu. Zatroszcz się o siebie. Więc za zatroszczeniem też może być odsunięcie się od tego, co was uzależnia, od tego, co was przeraża lub próbuje wrzucić do waszego ogródka jakieś negatywne energie. Więc od ciebie będzie zależało, co z tym zrobisz. No i tu mamy radą na to wszystko. Jest siódemka kielichów. Siódemka kielichów z jednej strony mówi o tym, żeby pomarzyć, prawda, żeby oczywiście po zadbaniu. Najpierw trzeba zadbać o to wszystko, a potem pomyśleć o tym, o czym marzysz, co byś chciał w swoim życiu zrealizować. Może też otoczyć się muzyką, sztuką. Ja wiem, że to może nie dla wszystkich być, prawda? Ale siódemka kielichów, jak się pojawia, to jest taka energia trochę odrealniona, trochę pozwalająca dać takie ukojenie, dać taką ulgę. I w siódemce kielichów też czasami mi się pojawiają właśnie, a to jakieś kąpiele zdrowotne, a to coś tam, żeby pomarzyć, żeby tutaj w tej mgle, w tej pianie trochę pobyć, trochę się zrelaksować, żeby powiedzieć sobie, wszystko będzie dobrze, bo tak będzie, kochani. Także zadbaj o siebie, zrób wszystko, co możesz, a potem odpocznij i pomasz i zrelaksuj się. Nie twórz więcej lęku niż to konieczne. Pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce. Niech to będzie dla was dobry tydzień i pamiętajcie, że możliwości się pojawiają, trzeba je łapać. Wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was wspaniały tydzień. Wodniki. Co dla was, kochane wodniki, na czas od 7 do 13 marca 2022 roku? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych wodników? Wodniki. Co dla was? 7-13 marca 2022 roku dla wodników. Jakie energie, jakie potencjały? Czwórka denarów. Król kielichów. I siódemka denarów. A i rada. Rydwan. Ok, kochani, z przełożenia 10 mieczy. 10 mieczy takie wodnikowe, tutaj w tym sensie, że no wasz miecze wasz żywioł. Powiem, kochani, tak, nie róbcie sobie tego. To jest pozwalanie na to, żeby wasze myśli zawładnęły tak jakby wami i tutaj to jest takie wbijanie szpilek sobie do umysłu, czyli takie bombardowanie siebie różnymi informacjami i tworzenie takiego mętliku w głowie. To nie jest dobry na to czas. Też z drugiej strony 10 mieczy po prostu mówi odpuść sobie jakieś sprawy, które wprowadzają w twoje życie niepokój, które zamartwiają cię, no bo pamiętajmy, że przed dziesiątką mieczy mamy 9 mieczy, która już tutaj jest to wprowadzenie takiego niepokoju, a 10 mieczy jest tą eskalacją, więc tu trzeba pozwolić, żeby odpuścić
odpuścić sobie pewne sposoby zachowań, które doprowadzają do tego, że już tak naprawdę nic nie wiesz, tak jakby, prawda? Bo w 10 mieczy to już jest taka energia, gdzie człowiek już tak naprawdę nic nie wie. I to jest dobry moment na to. Ten tydzień będzie dobrym momentem na to, a przede wszystkim będzie to dobry moment na to, żeby wpłynąć na ocean swojego serca, że tak poetycko to nazwę. Dla niektórych też jakaś osoba właśnie z trygonu wodnego może być ważna w tym tygodniu dla Was, ale Król Kielichów tutaj jako główna energia pokazująca się na ten tydzień będzie mówić o tym, że w tym tygodniu będzie ważna właśnie energia serca, energia bycia opiekuńczym, energia bycia takim troskliwym dla innych. Siedem denarów też jest energią troski, to jest energia zagospodarowania, zajęcia się sobą, bo tutaj mamy czwórkę denarów po drugiej stronie, więc czwórka denarów jest, mówi, zajmij się sobą, swoimi sprawami, sprawami swojego domu, sprawami swojego ciała też, prawda, swoim zdrowiem, skup się na tym, zatroszcz się, zatroszcz się o swoje życie, swój dobrobyt, swoje szczęście, swoją rodzinę, to, co jest dla Ciebie najbliższe. I też widać tutaj, że Wy tacy będziecie. A zwłaszcza, jeśli zrzucicie z głowy te wszystkie niepotrzebne lęki, wtedy pójdzie Wam jak najlepiej. I da Wam to też takie poczucie takiego bezpieczeństwa, takiego zabezpieczenia też. Radą jest Rydwan, karta Rydwanu. To jest karta, która mówi o tym, żeby działać, żeby określić cel i do niego dążyć. Bez względu na to, jak zrobisz to szybko. Ale też jest to karta, która mówi o tym, że tutaj w waszym życiu ważne jest, żeby wprowadzić po prostu pewną równowagę, prawda? Żeby ten wasz pojazd, waszego życia, żeby po prostu jechał w dobrym kierunku. To też jest tutaj, myślę, bardzo ważne. Ale też karta Rydwanu mówi, z jednej strony to jest rada, ale ona też przynosi taką informację, że pamiętaj, że i tak jedziesz do sukcesu. Te możliwości, które podają karty anielskie na ten tydzień, one też tutaj wprowadzają taką energię, żeby troszcząc się o to wszystko, robiąc wszystko tak jak trzeba, to wszystko zaprowadzi Ciebie tam, gdzie chcesz. I to też jest bardzo ważne. Więc te rzeczy, te plany, które masz na ten tydzień, rób wszystko, co trzeba, zatroszcz się o wszystko, żeby było jak najlepiej, a wtedy ten sukces będzie Twoim udziałem. Więc tydzień dla Was bardzo dobrze się zapowiada. I myślę, drogie wodniki, że też ważną rzeczą w tym wszystkim może być u Was takie spojrzenie z poziomu serca, tak jak ten król tutaj. On trzyma tę łódź swojego życia na poziomie serca i myślę, że to jest taka właśnie dla Was ważna, po prostu ważna podpowiedź, żeby patrzeć na życie w tym momencie z tego poziomu, żeby też innym okazać z tego poziomu jak najwięcej wsparcia i troski. A te sukcesy do Was prędzej czy później przyjdą. Mówię prędzej czy później, bo w tej talii pięknie jest pokazany Rydwan. Tutaj mamy ślimaka, prawda? Więc on idzie w swoim tempie, ale i tak uzyska to, co chce uzyskać. No, także kochani, niech to będzie dla Was po prostu bardzo dobry tydzień. Myślę, że ten tydzień w ogóle możecie właśnie w ten sposób tak odbierać, patrząc na niego później z perspektywy, że to wszystko, co się w tym tygodniu zadziało, kiedyś, właśnie patrząc kiedyś na ten tydzień, będziecie wiedzieć, że on był bardzo ważny i dał podwaliny pod coś naprawdę ważnego. Pozdrawiam serdecznie, drogie wodniki, niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Kochani, wszystkim nam życzę, by ten tydzień przyniósł nam te wszystkie wspaniałe możliwości,
otwierajmy się na to, patrzmy pozytywnie, no i skupiajmy się na tym, co jest dobre, co wspiera, co buduje, a nie na tej całej destrukcyjnej energii, bo mam takie silne poczucie, że w momencie, jak my będziemy skupiać się właśnie na tym, co dobre, widząc siebie w miłości, w dobrobycie, w dostatku, w pokoju, to to wszystko będzie się mnożyło, mnożyło i będzie nas chronić. I tego nam wszystkim życzę. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. A jeszcze, kochani, ja wiem, że jeszcze na marzec mam do zrobienia czytania dla strzelca, dla koziorożca i dla wodnika. No, w najbliższych dniach to nadrobię. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!